Mniej pieniędzy na leczenie przeznacza Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakty są coraz niższe, a pieniądze za nadwykonania odzyskać coraz trudniej. Tak wygląda sytuacja w służbie zdrowia w całej Polsce. Reforma NFZ-u jest konieczna, mówią dyrektorzy publicznych placówek. Ile pieniędzy będą mieć na leczenie w przyszłym roku tarnowskie szpitale? Sprawdzamy. W przyszłym roku będzie mieć nieco niższy niestety kontrakt, ale nie aż tak niski, żebyśmy tu rozdzierali szaty. Myślę, że poradzimy sobie i bez jakiegoś nadzwyczajnej euforii, ale po prostu postaramy się też zbilansować koszty i przychody. W praktyce oznacza to, że w porównaniu do obecnego roku z pomocy szpitala imienia Świętego Łukasza skorzysta mniej pacjentów. Na więcej pieniędzy może liczyć stary szpital. Mamy zwiększony kontrakt w szpitalu na około 1,5 miliona złotych w stosunku do stycznia ubiegłego roku. W tym w tej części położniczo-neonatologicznej około 0,5 miliona złotych. Milion złotych to świadczenia ortopedyczne, to świadczenia pulmonologiczne, kardiologiczne i w części internistyczne. To są obszary, gdzie możemy przyjąć większą liczbę pacjentów. Możemy zoperować więcej osób, którzy wymagają wymiany endoprotezy. To chyba około 30 operacji więcej. To i dużo, i niedużo. Rocznie w szpitalu wykonuje się około 400 takich operacji, a kolejka jest dość długa. Terminy oczekiwania są około 1,5 roczne. To jest połowa 2014 roku. Ale również wiem, że w okolicznych szpitalach czeka się na taką operację do wiosny 2013 roku, a więc 3-4 miesiące. Cieszę się, że fundusz zaczął przesuwać pieniądze w stosunku do tych szpitali, w których ludzie chcą się leczyć. Bo ta kolejka wynika nie z tego, że my nie mamy wydolnych lekarzy, że są niewydolne sale operacyjne. Ta kolejka wynika z jednego. Po prostu tutaj ludzie się chcą operować i właśnie przez tych lekarzy. Oprócz pieniędzy na zaplanowane zabiegi jest jeszcze kwestia nadwykonań, za które NFZ zapłaci albo nie zapłaci. NFZ jest ostatnio bardzo skromny w wypłacie nadwykonań. Nie płaci nadwykonań nawet w zakresie onkologii, znaczy opiera się długo. Bo my teraz w listopadzie dopiero mogliśmy wypisać fakturę za nadwykonania wykonane w 2011 roku, w trakcie roku, prawda? To były duże pieniądze, z czego to było ponad 5 milionów złotych, głównie to była onkologia, z czego znaczna część to leki, czyli to szpital kupuje leki i wydaje, znaczy to, ten przychód z NFZ-u z rozchodami szpitala się bilansuje, wychodzimy na zero, czyli myśmy finansowali te leki grubo ponad rok. W starym szpitalu zabiegów więcej niż zapisano w kontrakcie, wykonano na ponad 3 miliony złotych. To jest taki też, to są nadwykonania, co tu dużo mówić, pewnego rodzaju sponsoring dla mieszkańców Tarnowa, no bo to przecież nic innego jak przyjęcie ludzi bez pieniędzy. Jeżeli NFZ nie zapłaci, szpitale te wydatki będą musiały pokryć z własnych pieniędzy. Jedno jest pewne, na to, że w służbie zdrowia coś w przyszłym roku się poprawi, raczej nie mamy co liczyć. Julita Majewska, Tarwizja.